Charlotte. Chyba musimy od kogoś innego pompkę pożyczyć. Chciałam pompkę, nie? Ale nie chciałam końcówek wymiennych. Podróż wesoła, długa, męcząca, ale jak jest miłe towarzystwo, to jakby nie było, jest miło. Jestem kochany, nie? Taki jestem kochany. Taki jestem miły, tak, tutaj, Pozbyłam się bagażu zupełnie niechcący, ponieważ mój bagaż nie doleciał z Warszawy do Francji. A tak miała być to cudowna podróż. Stresowałam się, że mój syn będzie źle leciał w samolocie. Tymczasem leciał po prostu, jakby tam latał już przynajmniej od 5 lat, a ma 10 miesięcy. Wszystko miało być zgodnie z planem. Przyszła walizka mojego syna, a moja niestety nie. Także przez ostatnie 2 dni spędziłam w ciuchach z PKOL-u, ale oczywiście kupiłam w Intermarché bieliznę i skarpetki, także nie było tak źle. Mój koń, breakdance, który ma się wytarzać, ale jakoś teraz zajął się trawą. Spędził podróż dużo lepiej, co prawda jechał przez 2 dni, ale wybraliśmy podróż nocą, żeby jak najbardziej uchronić go przed i upałem i też tym, że on ma problem z tym, że nie chce jeść w transporcie, więc no, nocą konie wiadomo mniej jedzą, więc dlatego wybraliśmy noc, żeby jak w najlepszej formie tutaj dojechał. Jestem właśnie po treningu, jedziemy się super, koń był bardzo zrelaksowany i taki świeży, chętny do pracy, także myślę, że fajny początek. Ale są z nami też osoby szczególne. Jest z nami Waldemar Legnień, atasze olimpijski naszej reprezentacji na Paryż. Dziękuję bardzo. Pani Hanna Kamińska. Małgorzata Korycka. Aleksandra Śliwińska. Robert Pobała. Chiara Fabiani. Mr. Andreas Dybowski. Jan Trela. Walter Sachs. Sandra Sosojewa. Dominika Kraśko-Białek. Pani prezydent, gratuluję. Dziękuję bardzo. Aleksandra Ignaszak. Maciej Przewoźny. Reprezentant Polski na Igrzyska 33. Olimpiady Paryż 2024 w imieniu wszystkich zawodniczek i zawodników uroczyście ślubuję, że będziemy godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj, przestrzegając obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play. Ślubuję. Zawodnicy powtarzają, ślubuję. Ślubuję. W imieniu trenerów i osób współpracujących z zawodniczkami i zawodnikami udającymi się na Igrzyska 33. Olimpiady Paryż 2024 uroczyście ślubuję, że powierzone nam zadania będziemy wykonywać rzetelnie i uczciwie. Zapewniam, że we wszystkich działaniach będzie kierować nami troska o olimpijki i olimpijczyków oraz dobro polskiego sportu. Ślubuję. Ślubuję.